O podsumowanie olimpiady badmintonistów reprezentujących Polskę poprosiliśmy trenera zasłużonego dla polskiego badmintona, pana Jerzego Szulińskiego. Jeżeli chodzi o występy naszych reprezentantów, to najlepiej oceniam występ zawodników gry mieszanej. Myślałem, że tym razem się uda aż dojść do medalu. No niestety po wygraniu grupy, która po prostu była tak zwaną grupą śmierci, no niestety mecz z Malezyjczykami przegrali. No i nie, ale jest to bardzo duży sukces. Ósemka par świata, no to jest naprawdę duży sukces. No. Trzeba przyznać, że zawodnicy ci reprezentują od bardzo długiego czasu Podlasie. Są w tej chwili zawodnikami Hubala Białystok, a byli przedtem zawodnikami SKB Litpol Malow Suwałki. Także znamy ich doskonale, bo przez pewien okres czasu tutaj trenowali. No i pamiętam zawodników już od samego początku. Dziękujemy bardzo. No, suwalczanie to prawdopodobnie pamiętają o ciebie, bo rozpoczynałeś karierę w Suwałkach, grałeś, reprezentowałeś Suwalski Klub Badmintona. No Janek to pokazywał się tylko na parkiecie, bo reprezentował głównie chyba AGH Kraków reprezentował. Hubal Białystok również. Hubal Białystok, doświadczeni badmintoniści, można powiedzieć, że z tej pierwszej półki. Jak wy to ocenicie, te mecze, które dostarczały tyle emocji? No ja powiem szczerze, że dawno nie mieliśmy tylu emocji, co teraz w związku z olimpiadą, na której, jak wiadomo, mieliśmy bardzo ciężką grupę. To była tak zwana grupa śmierci, gdzie cztery pary, wychodziły dwie pary, każda z każdą mogła wygrać, każda była bardzo silna. Wszystkie nasze mecze były minimalnie, czy przegrane, czy wygrane, tak? A wyszliśmy z pierwszego miejsca, także tutaj do ostatniej chwili cały czas coś się działo, także bardzo wiele emocji my mieliśmy i na pewno wszyscy ludzie, którzy są związani troszkę mniej z badmintonem, bo bardzo dużo było w tym roku właśnie naszej dyscypliny w mediach. Mieliśmy mocno kciuki za zawodników, którzy bardzo długo grali w Suwałkach, Ziko i Nadia. Nadia, można powiedzieć, że w Suwałkach się wychowała. Jak byś ocenił ich występ? I to, co powiedzieli na końcu, prawie łzy w oczach, ale smutna wiadomość dla polskiego badmintona. Znaczy, z parą, którą dzisiaj w nocy przegrali, oni mieli akurat taką sytuację, że w swojej grupie gładko przegrali mecz i dwa gładko wygrali. Więc oni byli na pewno dużo bardziej świeżi i mieli dużo więcej sił. Nasi, wiadomo, dwa ostatnie mecze, trzy setówki, to takie na dramatach, na dużych szybkościach, że gdzie trzeba było koncentrację trzymać do samego końca. I gdzieś ten mecz, jak nie weszli już, tak, że nie prowadzili już dzisiaj w nocy, no to później już było ciężko gonić. Gdzieś pewnie jakieś tam zwątpienie wyszło, że nie mamy sił i no i zabrakło trochę tego znowu jednego meczu, prawda, do tego, żeby walczyć o finały. Ale to na pewno jakby gdzieś różne osoby różnie to analizują, jakby mieli tych jeszcze parę godzin, żeby więcej odpocząć, mogłoby to się odwrócić, ale tu jest turniej, tu się liczy, trzeba mieć po prostu trzeba wygrywać, prawda? Ale mimo wszystko piąte miejsce, bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik znowu. No, tym bardziej sam fakt wyjścia z tej grupy z trzema zespołami właśnie, które były w pierwszej ósemce, no to jest też dobry wyczyn, prawda? Także mówimy o grze mieszanej, ale oprócz gry mieszanej to Dziółko w grze pojedynczej mężczyzn zagrał. No i chłopcy, jeden Adam Cwalina ze SKB Suwałki, Przemek Wacha, Technik Głubczyce. Co o tych zawodnikach, grach powiecie? No Przemek to jest kolejny zawodnik, który zapowiedział koniec kariery, więc pewna epoka się kończy, jeżeli chodzi o tych zawodników, prawda? Nadia, Mateusiak, właśnie Przemek Wacha. No chłopaki zagrali świetny mecz z parą duńską. Tutaj kluczowe było to, że
Przegrali wtedy ten pierwszy mecz i też było wiadomo, że będzie bardzo ciężko wyjść, natomiast zagrali świetny mecz. No też nie zapominajmy, że Przemek to jest, był głównie zawsze singlista, prawda? I on pierwsza dziesiątka na świecie, on się musiał przekwalifikować na debla, zresztą zrobił to wspaniale. I tutaj też bardzo fajnie się nam pokazał. Adaś Cwalina jeszcze będzie, jestem przekonany, że powalczy o następną olimpiadę. Natomiast Adrian, pierwsze igrzyska, pierwsze takie doświadczenia, bardzo ładny mecz z Kordonem, gdzie bardzo dużo się działo. No, Chenlong wiadomo, prawda? Ścisła czołówka światowa i tutaj można szkoleniowo potraktować ten mecz. Ostatni mecz na tych igrzyskach. Niewiele brakowało, prawda? Tam detale zagrały, ale mówię, Adrian też jeszcze ma czas i ja bardzo liczę i kibicuję, że za 4 lata jeszcze będziemy mieli coś fajnego. Nigdy nie byłem pesymista, ale słysząc takie słowa od Nadi, od Zyko, od Wachy, kończy się pewna epoka i ciemną dziurę widzę, i to głęboko dziurę. Czy podzielacie to zdanie? Znaczy, jest nowe pokolenie, które na pewno każdy mówi, że lepiej grają technicznie. Tylko gdzieś tak jak właśnie bardzo fajnie grają technicznie, ale brakuje jakiejś takiej finezji, gdzieś jakiegoś takiego sprytu im na korcie, że oni wytrenowani, szybko grają, ładnie, dużo bardzo technicznie, ale gdzieś tego sprytu, takiego wygrywania meczu im brakuje. Ja też już śledzę tych naszych młodych zawodników, co jeździ po Europie i już coś tam wygrają, ale jak trafiają na tych lepszych, co są dobrzy, to im właśnie jakiegoś takiego sprytu brakuje, więc na pewno jest to do naszych trenerów gdzieś jakieś takie przesłanie, że trzeba coś nad tym zrobić. No tamci się skończyli, no ale też pokazali przez ostatnich 15-20 lat, że trzeba, żeby się z nimi przebić, to nie było takie proste, prawda? No, sam Robert pokazuje, że walczył znowu, w tym wieku jeszcze walczył o medal na olimpiadzie, więc ci młodzi nie czują się tak, nie mieli tak łatwo. Trzeba być optymistami, no tak jak mieliśmy, powiedzmy, ten złoty okres tutaj polskiego badmintona przy tych zawodnikach. Jest fajne podłoże, wiadomo jak można, i trzeba teraz dużo energii, siły w młodych, prawda? Fajnie jest, że ci odchodzą, ale oni odchodzą i otwierają szkółki, prawda? Robią swoich szkółek, jest dużo, każdy prawie z nich teraz ma szkółkę, więc oni nie idą po prostu tak, że na emeryturę nie przychodzą. Oni będą się teraz swoją wiedzą dzielić, a mają czym się dzielić, prawda? Bo mają zdobyte doświadczenie na najwyższych turniejach. Ale no, tak jak mówię, no, mi troszeczkę brakowało na tej olimpiadzie tylko, żeby nasi chłopacy jakiś mecz wygrali, prawda? No, mieli trudne te mecze, no, powalczyli super, ale na pewno wróciliby... Bo taka mocna jak gry mieszane. No ale... nie mieszane, ale to tam na olimpiadzie akurat w debla czy nigdy nie ma słabych, no więc powalczyli, fajne mecze zagrali, ale tak jak mówię, no, na pewno w dużo lepszych nastrojach by wracali, jakby któryś z tych meczów wygrali. Prawda? A czy pokusicie się w jakimś kierunku ukłonić, kto może do Tokio pojechać? Do Tokio? No ja mam jakieś typy swoje. Ja też myślę, że jak Nadia się z kimś dobierze, no to ona na pewno jeszcze może spokojnie. Może się dobierze z Adamem w Mixta, to na pewno będzie doświadczona para. No dalej nie wiem. Bohat Pietryja na pewno powalczą. Adaś Cwalina będzie pewnie z którymś z nich sparowany, podejrzewam przynajmniej. Jest. Adrian, Michał Rogalski, nie wolno też zapominać o Michale przecież. No jest parę, że możemy spokojnie jeszcze spać. Jeszcze. No ja to zawsze myślę o tych rodowitych przywódcach, jak Paulakowski. Ma szansę czy nie? Polakowski się ukrywa teraz w Danii, trenuje tam. Nie wiadomo z jaką formą wystrzeli. No na pewno, żeby lepszą wrócił niż Kaczyński z Chin. Ale Kaczyński na rynku badmintona już nie istnieje, teraz w butach pracuje, tak? No tak, ale właśnie, że mam nadzieję właśnie, że medal zdobył na Mistrzostwa Polski, tak? Więc jest. Ale to tak jak mówię, tego dla Maćka też, ja Maćka też ma parę meczy widziałem i tak jak mówię, on też gra ładnie, bardzo ładnie, ale gdzieś tego sprytu do wygrywania w końcówkach
gdzieś nie ma, tak jak mówię, że gdzieś zagrać szybko, zdobyć te ostatnie punkty najważniejsze. Może się z tego w Danii nauczy, życzę mu tego. No i macie szansę podziękować tym, którzy dostarczyli nam tyle emocji. Życzymy dużo teraz właśnie sukcesów w roli trenerów. Dzięki za niezapomniane właśnie mecze i ze sportowym pozdrowieniem, tak? Tak, my tutaj na pewno całą ekipą, bo jesteśmy na obozie sportowym, oglądaliśmy, bardzo mocno trzymaliśmy kciuki. Ja jeszcze mam taką cichą nadzieję, że może Nadia rzeczywiście nie skończy jeszcze kariery, mogłaby pograć i co? Widzimy się za 4 lata, mam nadzieję, w takim samym licznym gronie. O właśnie. Nadia, trzymamy za Ciebie kciuki. Teraz możesz, tak jak po wcześniejszej olimpiadzie, sobie z 2 lata zrobić przerwy, przemyśleć to wszystko, odpocząć i wrócić za 2 lata silniejsza. Dokładnie. Jeśli potrzebne Ci będzie wsparcie, zapraszamy ponownie do Suwałk. Radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.